Piękny lutowy jeszcze poranek, poniedziałkowy, polankowy. Mam nadzieję, że ten lekki wiaterek nie przeszkodzi w odsłuchaniu moich mądrości. I kaszelek, który mnie znowu dopadł, nie będzie uporczywie mnie męczył. O, no już naprawdę. A myślałam, że tu nie będzie w ogóle wiało. Ale tak piękne są te chmury. Cudnie. No i słońce, które jest tak potrzebne. A już dzisiaj po drodze, jak tu szłam, tak fajnie przygrzewało. To znaczy, że marzec za chwilę. I to bardzo wycudne słońce, które po prostu wtedy czujemy, że zima się kończy. Temacik rozważań dzisiejszych? Bardzo poważny. Czy ja mam serce? Mogłoby się wydawać, że głupie pytanie. Ale czy ja mam serce? Serce dla bliźniego oczywiście. Czasami używamy takiego określenia, kiedy nas ktoś zdenerwuje. No nie mam do niego serca. Albo nie mam do tego serca. To znaczy, że jesteśmy zniechęceni, że coś nam przestaje się podobać. Tracimy jakieś miłe uczucia w stosunku do sprawy albo do człowieka. No nie mam do tego serca. Ale czy ja mam serce? Dobrze sobie zadać takie pytanie. Czy ja mam serce do bliźniego tylko wtedy, kiedy jest mi dobrze? Kiedy to jest łatwe? Kiedy żyję dostatnio, bez problemów? Kiedy nic mi nie dolega? I moje problemy są umiarkowane, zwykłe, bez żadnych tragedii. Czy ja mam serce wtedy? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie w swojej wielkiej łaskawości to serce mam do spraw innych, do ich przeżyć, problemów. Może pochylam się nad tym, który potrzebuje pomocy. Wszystko oczywiście zależy od tego, kim jesteśmy. Ale czy ja mam serce wtedy, kiedy czuję niedostatek, może uczuciowy, może materialny, może zdrowotny? Czy ja mam wtedy serce? Czy to nie ogranicza mojego patrzenia na drugiego człowieka? A może, ależ to piękne. Czy uda mi się zdjęcie zaraz zrobić? Czy ja mam serce wtedy, kiedy dzieje mi się źle? Albo wtedy, kiedy niełatwo jest mi podzielić się tym sercem? Myślę sobie, że dobrze zadać jest pytanie takie sobie, ale dobrze też zadać takie pytanie komuś, kto na oślep okłada biczem swoich bliskich albo innych, którzy może nie są mu bliscy, ale gdzieś tam się znaleźli na drodze tego okładania. Czy ty, człowieku, masz serce? No, łatwo się wtedy można narazić albo spotkać z odpowiedzią, która nie pójdzie nam w smak. Może dokładnie odwrotnie. Czy ty, człowieku, masz serce, że wysyłasz takie komunikaty do innego człowieka? Czy ty, człowieku, masz serce, że potrafisz kogoś poniżyć, dokuczyć mu słowami lub czynem? Czy ty, człowieku, masz serce, wzbudzając strach i wiesz, że to nieprawda, że to kłamstwo?
ty będziesz mamić tego człowieka, oszukiwać go, powodować, że będzie się bał. Człowieku, czy ty masz serce? Myślę, że jeśli nawet takie pytanie zadane innemu człowiekowi zostanie zlekceważone, ale dobrze, żeby takie pytanie usłyszeć. Takie pytanie usłyszeć, może coś z niego wyniknie. Może zaczniemy przyglądać się sobie i odpowiadać na to pytanie. Czy ja mam serce? Dobrze takie pytanie od czasu do czasu zadać sobie. A szczególnie wtedy, kiedy zrobimy jakąś głupotę albo potraktujemy kogoś źle. Czy ja mam serce? Takie pytanie można zadać sobie również wtedy, kiedy niedobrze traktujemy siebie. Czy ja mam serce dla siebie, czyniąc sobie ciągłe wyrzuty albo wałkując w głowie jakieś stare sprawy, które dzisiaj są tylko dręczące moją głowę i serce, a nic nie wnoszą do mojego teraz. Czy ja mam dla siebie serce, robiąc to ze sobą? Znęcając się nad sobą? Cóż za piękny błękit. Ach. No musiałam taki przerywnik zrobić. Czy ja mam serce? Takie pytanie na poniedziałek, na cały tydzień, na zawsze. Czy ja mam serce? Czy ty masz serce? A do takich rozważań, które właśnie planowałam tak dzisiaj porozważać, natchnął mnie pewien obrazek. Jak przybywam tutaj na spotkania z przyrodą, z polanką, ze skrajem lasu, to zwykle mijają mnie starsi państwo, starsza pani, starszy pan. I tam jakby usłyszeli o sobie starsi, to może by się obrazili. No ale dobra, 10 lat ode mnie starsi na pewno, no bo inaczej się poruszają i w ogóle. No i sobie szli. I pan zatrzymał się z telefonem i sfotografował coś niesamowitego. Pień ściętego drzewa, który był w kształcie serca. I to drzewo ukochane, które służyło człowiekowi, zostało ścięte z różnych powodów, no jakichś powodów. Widać, że drzewko nie było stare, ale widocznie coś tam pozostawiło po sobie ślad w postaci pnia ściętego w kształcie serca. Pomyślałam sobie, no cóż, to jest właśnie temat do rozważań. Czy ja mam serce dla bliźniego, dla siebie, dla wszystkiego, co żyje? Tych wszystkich przejawów życia na tym świecie, roślin, zwierząt, chmurek i tak dalej. Co za piękne obrazki. To słońce lutowo, prawie lutowo-marcowo. Prawie lutowo-marcowo. Warto to pytanie mieć w głowie. I od czasu do czasu sobie je zadać. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia. A w tle to pytanie, czy ja mam serce?